Przez wiarę trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 27 werset. Wiara nie tylko kurczowo trzyma się Słowa Bożego, ale także trzyma się samego Boga. Apostoł Paweł nie tylko dokładnie wiedział, w co wierzy, ale z głębokim przekonaniem mógł powiedzieć: wiem, komu zawierzyłem. 2 Tymoteusza 1,12. Dzięki cudownym doświadczeniom wiary, przez które przeszedł razem z Bogiem, zyskał śmiałość, aby innym wierzącym przedstawiać bogactwo i wspaniałość Boga. Filipian, co do kwestii ich potrzeb finansowych, mógł zapewniać: a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale. W Chrystusie Jezusie, jak mówi list do Filipian, 4 rozdział, 19 werset. Mężczyznom, którzy znaleźli się razem z nim w potężnym niebezpieczeństwie na wzburzonym morzu, dodawał otuchy w słowach: przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Dzieje apostolskie 27-25. Apostoł wielokrotnie mówił o mocy Bożej i o tym, co on ma moc uczynić. Przedstawiają to również słowa ze Słowa Bożego, które możemy przeczytać w liście do Efezjan, 3 rozdział, 20 werset, w drugim liście do Koryntian, 9 rozdział, 8 werset, Rzymian 14:4, Rzymian 16:25 i Filipian 3:21 i Filipian 4:13. Potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Tak mówi Paweł w Efezjan 3:20. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski. 2 Koryntian 9:8. Bo Pan ma moc podtrzymać. Rzymian 14:4. Który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie. Rzymian 16:25. Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Filipian 3:21. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Filipian 4:13. Mając przed oczami wszechmoc i suwerenność Bożą, Paweł pisał też do Tymoteusza: pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, 12 werset. Tak, Bóg ma moc, aby w każdym czasie urzeczywistnić w naszym życiu, w twoim życiu, w moim życiu, co nam przyobiecał. Nie powinniśmy tego nigdy zapominać, bo tak mówi nam Bóg w Słowie Bożym. Przez wiarę trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. List do Hebrajczyków 11:27.